Całe robisz? Co? Całe? Tak. Ja to mogę podać, żeby mieć nic z baterii. Halo, halo. Dzień dobry, witam serdecznie. Drodzy Państwo, jest 10.14, czyli jesteśmy troszeczkę w niedoczasie, ale zaczynamy. Bardzo serdecznie witamy już na 10. korowodzie kolędowym. Dzisiaj korowód z różnych gmin pięknego naszego powiatu przewędrował do Kałuszyny. Milutko nam jest bardzo Państwa tutaj witać. Pozwolicie, że powitam Pana Stanisława Smatera, albo Smatra, to zależy się, ale Panie Stanisławie, Smatra czy Smatera? Jest dobrze. Pan Stanisław jest pełniącym obowiązki przewodniczącego prezesa lokalnej grupy działania Ziemi Mińskiej. Czyli pan Stanisław, pan prezes jest gospodarzem jakby dzisiejszej naszej zabawy. Witamy również z LGD panią Paulinę Górską i pracowników lokalnej grupy działania Ziemi Mińskiej. Pan wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ireneusz Piasecki. Pani wójt gminy Jakubów Hanna Wodzio. Z panią wójt przyjechał przewodniczący Rady Gminy pan Krzysztof Tomański. Ze stolicy powiatu przybyła do nas pani sekretarz Rady Powiatu, pani Iwona Warszawska-Lurko. Witamy również pana wicewójta Latowicza Arkadiusza Redę. Z Cegłowa, z Kulturoteki, czyli Domu Kultury, przyjechał pan Tadeusz Lempkowski, którego serdecznie, bardzo gorąco witam. Pan dyrektor macha do nas, odmacham mu, żeby mu nie było smutno. Dzień dobry, panie dyrektorze. Witamy serdecznie pana burmistrza Kałuszyna Arkadiusza Krzyżewskiego. Pan Arkadiusz, pan burmistrz jest współgospodarzem dzisiejszej naszej zabawy i współgospodarzem naszej dzisiejszej zabawy jest również panie wiceburmistrz Henryka Sentas. Radny Rady Miejskiej z Kałuszyna, witam serdecznie. Wszystkich artystów, wszystkich rodziców, wszystkich przyjaciół artystów z całego naszego powiatu. Niektóre zespoły dojeżdżają, niektóre jeszcze przyjadą, także moi Państwo, w trakcie będą małe, małe zmiany. Oglądaliśmy przeróżnego rodzaju szkoły, że tak powiem, i wszędzie było jury. I tutaj czworo poważnych ludzi będzie oceniało, bo nasza zabawa, nasz przegląd, nasz korowód ma jednak też charakter konkursowy. Ja nie wiem, jak się
konstytuowało nasze jury, ale ja będę czytał i wymieniał Państwa bez względu na dzisiejszą funkcję. Pani Elżbieta Jolanta Stryczyńska. Pani Wanda Stryczyńska. Pan Rafał Walenny. I tutaj akcentu zagranicznego, europejskiego, pan Georg Blaser. Witamy pana Georga. Dyrektorów jednostek zaprzyjaźnionych gminy Kałuszyn, witamy serdecznie panią dyrektor Annę Andrzejkiewicz. I pana dyrektora Mariana Pełkę, który też jest współorganizatorem współgospodarzy naszej dzisiejszej zabawy. Jeśli ktoś czuje się niepowitany, to proszę rękę do góry, to go powitam. Prasę powiatową oczywiście witam. I tyle. Moi drodzy, widzicie te małe dzieciątka nasze, które są na początku swojej drogi, na początku swojej kariery scenicznej, na początku bycia w zespole Kasianiecka. Damy im dzisiaj szansę wystąpienia. Jury uspokajamy. To jest występ poza konkursowy. Chodźcie.
Moi drodzy, a więc można byłoby powiedzieć, że rozpoczęliśmy, ale to jeszcze nie to. Za chwilę nastąpi uroczyste, oficjalne otwarcie. Pan prezes Stanisław Smater. Zapraszamy do nas. Pan burmistrz Arkadiusz Krzyżewski. Zapraszamy. Specjalnie, drodzy panowie, dla was zostawiliśmy to piękne tło. Debiut mają za sobą pierwszy tak oficjalny występ. Proszę bardzo, panie prezesie. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych kolędników. Witam za ten piękny prolog czy preambułę naszego dzisiejszego tutaj dnia korowodu kolędowego. Jest to rzeczywiście dziesiąta już jubiluszowa jakby rocznica naszego kolędowania. Inicjatorem tutaj jest Lokalna Grupa Działania Ziemi Miejskiej. Ja bardzo dziękuję tutaj dla włodarzy gminy i miasta Kałuszyn za podjęcie rękawicy przy tym dzisiejszym uroczystym otwarciu kolędowania. Chciałem jeszcze skorzystać z okazji i pogratulować też dla pani wójt gminy Jakubów, pani Wojcia, która jest dziesiąty raz z nami na tym kolędowaniu. Zawsze bardzo serdecznie dziękuję za tą wytrwałość i obecność. Krótko mówiąc jeszcze dodam tylko, że jak tutaj głosi kanwa korowód kolędowy, jest jury, będzie wybierało kolejne miejsca. Chciałem powiedzieć, że Lokalna Grupa Działania Ziemi Miejskiej ufundowała nagrody i tak za pierwsze miejsce będzie to kwota 1000 zł, za drugie będzie 750, za trzecie 500 zł, ale dzisiaj żaden z uczestników dzisiejszego korowodu kolędowego nie odjedzie też z pustymi rękoma. I może ja już bym teraz przekazał głos włodarzowi tego pięknego obiektu i dzisiejszej organizacji korowodu kolędowego. Panie burmistrzu, proszę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Witam serdecznie państwa w naszym pięknym Kałuszynie. Witam serdecznie wszystkich gości zaproszonych, wszystkich uczestników. Bardzo się cieszę, że z tego zaproszenia skorzystaliście. Pan prezes powiedział o tej rzuconej rękawicy w Kałuszyn, ta rękawica podjął, ale z ogromną przyjemnością. Z ogromnym przyjemnością potraktowaliśmy to jako wyróżnienie, oczywiście i ogromne wyzwanie. Także dziękujemy panie prezesie, że tegoroczny korowód jest w Kałuszynie. Tak naprawdę mamy pośpiech skroczny. Pamiętacie państwo, że w ubiegłym roku korowód się po prostu ze względów epidemiologicznych odbyć nie mógł, więc troszeczkę naprawiamy zaległości. Cieszę się bardzo, że państwo do nas przyjechaliście. Piękne zespoły, piękne stroje. Tak na razie przed występami jeszcze widzimy. Życzę, proszę państwa, wykonawcom, ażeby ten dzień był bardzo udany dla nich artystycznie. Oczywiście życzę zwycięstwa, ale nie chyba nie o to chyba też chodzi w tym wszystkim. Życzę wszystkim uczestnikom, żeby wspaniale się czuli dzisiaj w naszej szkole, w naszym Kałuszynie. I bardzo dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tego korowodu w Lokalnej Grupie Działania, Szkole Podstawowej w Kałuszynie pod przewodnictwem pana dyrektora Marka Pachnika, panu dyrektorowi Domu Kultury, panu Pajuce oraz pracownikami. To dzięki nim w takim antruażu się występujemy. Jak państwo wiecie, piękna scena, piękna scenografia, która tylko jeszcze uświetni, jeszcze pewnie piękne wykonanie. Panie prezesie, zostawiamy scenę artystom. Jeszcze raz serdecznie witam. Dziękujemy bardzo panu profesorowi, dziękujemy bardzo panu burmistrzowi. No i co? Ładnie tak wyglądacie, no ale przecież nie możecie cały czas tutaj stać, chociaż chciałoby się. Kasia Niecka schodzi ze sceny. Najmłodsza Kasia Niecka. Kasia Niecka po dwóch miesiącach. Brawa dla nas. Dziękujemy bardzo.
Jury teraz już się koncentruje maksymalnie, bo rozpoczynamy konkurs, moi drodzy. Z tym, że to nie jest takie proste w tym momencie dla mnie, bo jak zapowiedzieć zespół, który nazywa się bez nazwy? No, widzicie, człowiek sobie zada trudu, żeby innym uprzyjemnić albo utrudnić w tym trudzie trud. Dobry zespół bez nazwy. Zapraszamy bardzo.
żebyście byli weseli, jak w niebie anieli. Żeby wam się darzyło w komorze, w oborze, wszędzie. Daj Boże. A gdzie ty tu widzisz komorę i oborę? Raczej komórę i furę. To może niech wam się wiedzie. BMW niech jedzie. Los niechaj wam sprzyja. COVID niech omija. Niech w dobrobycie wpływa wam życie. 10 lat już kolęduję, ale takich życzeń jeszcze nie słyszałem. Chodzimy! Niech wam nie brakuje i ptasiego mleka, ale przede wszystkim.